pierwszego meczu tej rundy koneckich szczypiornistów, zagranego na własnym terenie, nie można zaliczyć do zbyt udanych i widowiskowych. Seniorzy Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej zmierzyli się z drużyną MTS Chrzanów. Już w pierwszej połowie meczu było wiadomo, że nie będzie to łatwy przeciwnik. A druga połowa spotkania tylko te obawy potwierdziła.
Ostatecznie mecz zakończył się nieznacznym zwycięstwem gospodarzy 32 do 30. Do przerwy 13 do 11. Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie drużyny KSSPR Końskie pierwszej ligi na miejscu, w miejscu gospodarzy i wygrana jest, ale wygrana tylko 2 punktów. Panie prezesie, czy to dużo, czy to mało, czy to w sam raz? Ja myślę, że chłopaki dzisiaj bardzo, bardzo chcieli wygrać ten mecz, pokazać się przed własną publicznością. Trochę im mecz nie wyszedł. No to było widać, tych emocji nie było tak, jak jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni do ich gry. No, podam przykład, mecz 3 dni temu w Piotrkowie, no była rewelacja, chłopaki tam gryźli parkiet. Tutaj no coś im nie zaskoczyło. No, pierwsza połowa była no, słaba, w drugiej się spieli już trochę bardziej. Ale no były momenty, gdzie niestety sama chęci nie wystarczały. To by oznaczało, że troszeczkę publiczność nie bardzo wam odpowiadała i dlatego taki słaby wynik, jak mówi pan prezes? Publiczność zawsze nam odpowiada, to nie ma takiej możliwości. Nie, po prostu nam nie wyszedł mecz. Za dużo mieliśmy błędów technicznych, za dużo sam na sam zmarnowanych okazji. W obronie było w miarę porządku, no niestety no, szwankowała skuteczność, no w drugiej połowie trochę bramkarze też mniej pomogli. No niestety też mamy mecz w nogach z Piotrkowiem i teraz z Chrzanowem. Wcale nie lekceważyliśmy tego przeciwnika, bo wiedzieliśmy, że przyjadą walczyć o punkty, bo im potrzebne są do utrzymania się w lidze. No ale no niestety nieraz tak nie wychodzi. No, za dużo błędów, za dużo nieskutecznych rzutów. Trochę sędzia was chyba nie lubił, bo ciągle tam zawodników odsyłał na ławkę. No, taka gra jest no, kontaktowa. No, niektórzy sędziowie karają za takie rzeczy, niektórzy inaczej interpretują. No i niestety tak jest. Panie prezesie, kolejny mecz gdzie, z kim i kiedy? No i tu mnie pan zaskoczył, bo w tej chwili mamy, znaczy ten mecz był przełożony z soboty 4, ponieważ młodzież teraz wyjeżdża do Brodnicy na półfinały i to jest wszystko. No następny mecz będziemy grali 18 oczywiście u siebie z Radomiem, także no zapraszamy kibiców. Tylko też może być przełożony, ponieważ być może, że 18 będziemy grali półfinały juniorów u nas. To wszystko zależy od wyniku, jak tu teraz trener Przybylski zawalczy z młodzieżą w Brodnicy. Także no to jest sytuacja bardzo dynamiczna i no nie chciałbym z góry mówić, czy ten 18 mecz się odbędzie, bo być może, że będzie przełożony w tygodniu wcześniej bądź później. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Panie trenerze, rozmawiałem przed chwilą z prezesem klubu, stowarzyszenia. Rozmawiałem z kapitanem pańskiej drużyny seniorów, która dzisiaj mecz grała i wygrała, ale a i pan prezes i kapitan są nie bardzo zadowoleni z dzisiejszego spotkania. A pan jaką ma ocenę tutaj dzisiaj po meczu?
no taką samą, ten mecz był taki rwany i były dobre chwile i fatalne. Jakbyśmy tak uczciwie do tego podeszli, to podejrzewam, żeby to się skończyło minimum 10 bramkami dla nas różnicy, także skończyło się 2, źle weszliśmy w mecz, 100% sytuacje nieskuteczne, wszystko szło w bramkarza. No później trochę poprawiło się w obronie, poszły z tego kontry. W drugiej połowie już widocznie odskoczyliśmy tam bodajże na 8 bramek, no ale posypały się nie wiadomo z czego nagle jakieś tam kary, no i daliśmy im znowu dość i znowu zaczęła się taka szarpanina, bramka za bramkę, co było zupełnie niepotrzebne. Także ten mecz mógłby być o wiele spokojniejszy, ale no, zawiodła skuteczność i niepotrzebne kary. Ale czy to by oznaczało, że to jest początek tej rundy i jeszcze zawodnicy nie są jakby wdrożeni do tej gry zespołowej? Czy mieli jakąś dłuższą przerwę i może to dlatego takie problemy występowały dziś? Nie, myślę, że nie. No, tydzień temu w niedzielę graliśmy z Piotrkowem bardzo dobre zawody. Skończyło się to remisem, ta gra zupełnie inaczej wyglądała. Myślę, że też podejście do przeciwnika tutaj, może było mniej mobilizacji do tego spotkania. Przeciwnik był mniej wymagający, wiadomo, z dołu tabeli, ale no nie możemy sobie pozwolić na takie podejście, bo tu każdy przyjeżdża, chce wygrać, łapać 2 punkty, tym bardziej jak tych punktów brakuje do utrzymania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you.